Tak, tak, podobno tak, nie miałem okazji się przekonać, ponieważ mój tata jestem z rodziny rozbitej można powiedzieć a potem zmarł niestety. Mm -hmm. Więc z opowiadań wiem, że był duszą towarzystwa. To rzeczywiście moja mama tak twierdzi, że po nim mam ten ten dryg do, do rozśmieszania, do, do czucia ludzi, z którymi akurat usiądę do stołu czy Dzisiaj wejdę, do których wejdę na scenę. Yy, dokładnie to, to można powiedzieć, że to cytat, że Rafał, wystarczy, twój tata już wypił. No, cierpiał na chorobę alkoholową, to wszyscy wiedzą, moi fani yy, i dlatego też grube wióry tam. Jest to taki rodzaj pewnie autoterapii, że wyrzucasz z siebie, wiesz, na papier yy, takie rzeczy. Też częściowo na stenda potem robiłem. Yy... I siostra chyba nie była niezadowolona, miała pretensję? Nie, nie, wiesz co, moja siostra jest zupełnie inna niż, niż ja, i zawodowo, i mentalnie, natomiast nie ma jakichś tam, nie ma jakichś problemów z tym, albo nie mówi mi o tym.